Otwiera mięso pierwsze sesje Rady Gminy 8 kadencji 2018-2023. Witam nowych wybranych radnych, wójta byłego gminy Mariana Skolnowskiego, Antoniego Grudzińskiego, wójta gminy Dziatkowice, radnych 7 kadencji, sołtysów, pana dyrektora szkoły podstawowej, pana komisarza gminy Dziatkowica, pana Jerzego Ogara. Wszystkich bez wyjątku. Serdecznie witam. Poczytam postanowienie komisarza wyborczego w Białymstoku nr 2 dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej gminy Dziatkowice. Na podstawie artykułu 20 ust. 2 i artykułu 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z dnia 2008 roku, pozycja 994, 1349 i 1432. Komisarz wyborczy w Białymstoku nr 2 postanawia, co następuje. Paragraf 1. Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Dziatkowicy na dzień 15 listopada 2018 roku. Poniedziałek o godzinie 10 w Gminnym Ośrodku Kultury Dziatkowice. Punkt 2. Porządek obrad sesji Rady Gminy Dziatkowice stanowi załącznik do postanowienia. Paragraf 3. Postanowienie przekazuje się do Urzędu Gminy Dziatkowice w celu zaproszenia radnych i wójta Gminy Dziatkowice na zwołaną sesję. Postanowienie przekazuje się Urzędu Gminy Dziatkowice w celu zaproszenia radnych i wójtów Gminy Dziatkowice na zwołaną sesję. Paragraf 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w biuletynie i informacji publicznej. Podpisano komisarz wyborczy Białystok 2, Jelanta Korwin-Piotrowska. Teraz przedstawię porządek obrad następujący. Pierwsze otwarcie obrad, drugie wręczenie radnym zaświadczenia o wyborach. Punkt 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybrane radę. Punkt 4. Wręczenie wójtowi gminy Dziatkowice zaświadczenia o wyborach. Punkt 5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Dziatkowice. Punkt 6. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 7. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzania wyboru przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady. Punkt 8. Wybór przewodniczącego rady. 9. Wybór przewodniczącego rady. 10. Zamknięcie sesji. Proszę przewodniczącego, jeszcze informuję, że pierwsza sesja Rady Gminy 8 kadencji będzie nagrywana i te następne. Proszę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dziatkowicach pana Jerzego Ogara o wręczenie rady za zaświadczenie o wyborze. Witam Państwa, witam Panie, witam Pana elektów pierwszych w momencie radnych, Pana Wójta. W imieniu Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, jak to mówię, w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej, nie jestem komisarzem, żeby to było powiedzieć, nie jestem przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej. Pragnę Państwu pogratulować wyboru na radnych i na podstawie artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy Gminna Komisja Wyborcza w Dziatkowicach stwierdza, że wybory, które odbyły się w dniach 21 października 2008 roku, zostały wybrani do Rady Gminy Dziatkowice następujące osoby. Wszystkim Państwu jeszcze raz gratulacje i będę czytał według numerów okręgów wyborczych. I tak. Pierwszego poproszę pana Grzegorza Tymińskiego. Przygotowuje się pan Adam Radaszek. Przygotowuje się pan Dariusz Niedźwiecki. Przygotowuje
Kosiński. Tak po kolei mniej więcej będę czytał. Państwo widzicie takiego okręgu wyborczego. Przygotuje pan Karol Darasiuk. Przygotuje się pan Maciej. Życzę owocnej pracy na rzecz naszego społeczeństwa i w tym momencie przechodzimy do następnego punktu. Że brawo, tutaj. Dziękuję przewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej. Przechodzimy do punktu trzeciego. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywołani kolejno radni powstają, wypowiadają słowa ślubuję. Ślubowanie może być dodatkiem zadania. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę najmłodszego radnego Macieja Litwinowicza o odczytanie roty ślubowania. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jego mieszkańców. Dziękuję panu radnemu. Przechodzimy do ślubowania. Będę wyczytywał kolejno nazwiska i imiona rady. Przykro nam bardzo, że nie ma pani wśród rady. Ale to będziemy pełnić rzetelnie swoje obowiązki. Kimiński Grzegorz. Ślubuję takim połączkiem. Teraz się gadam. Ślubuję. Niedwiecki Dariusz. Ślubuję tak. Zaremba Grzegorz. Ślubuję takim połączkiem. Kosiński Jerzy Paweł. Ślubuję takim połączkiem. Teraz się gadam. Ślubuję takim połączkiem. Litwinowicz Maciej. Ślubuję takim połączkiem. Rokowski Piotr. Ślubuję takim połączkiem. Wysłowski Adam. Ślubuję takim połączkiem. Żukowski Mirosław. Ślubuję takim połączkiem. Puchalski Andrzej. Ślubuję takim połączkiem. Malewski Arkadiusz. Ślubuję takim połączkiem. Tubiński Lucjan. Ślubuję takim połączkiem. Brzeziński Marek. Ślubuję takim połączkiem. Dziękuję. Przystępujemy do Jelenia Radną. Szmurło. Przepraszam bardzo.
Poproszę pana służbę jeszcze o... Próbuję, tak mi dopomóż. Dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta gminy Zatrubice. Pożyczycie, dokonam aktu wręczenia. Można? Tak, proszę bardzo. Poproszę pana Brzezińskiego. Również w imieniu przewodniczącego Państwa Komisji Wyborczej, Gminnej Komisji, o własnym gratuluję panu bonu i życzę dużych sukcesów i owocnej pracy na rzecz naszej gminy. A jednocześnie wręczę akt dla pana kompaniego Tomasza Brzezińskiego. Jeszcze raz. Obejmując urząd gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Super, po pierwsze gratulacje. Proszę tu przy Państwa. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado. Po pierwsze chciałem podziękować radnym wójtowi wyboru na to zaszczytne stanowisko. Widzę tu wśród radnych i jest dużo doświadczonych radnych, jest i nowych radnych, którzy na pewno przez pierwszy okres będą się uczyć, ale na pewno będą mieli duży wpływ na działania tej rady. Myślę, że tutaj taka mieszanka i doświadczenia, i młodości na pewno dobrze zadziała na rzecz tutaj gminy. Także zwróciłem uwagę, że pokoleniowo nawet część radnych jest. Dziadka, pamiętam pana Franciszka Tarasiuka, tutaj jest jego wnuczek, także pokolenia tutaj jakby wkraczają i obejmują po swoich rodzicach, dziadkach jakby funkcje tutaj i na pewno pewne doświadczenia, które tutaj są, przydadzą się wam wszystkim. I naprawdę życzę wam szczerze, a to chyba po raz pierwszy tak się zdarzyło, że odchodzący wójt i szczerze i naprawdę z całego serca życzę wam jak najlepszej pracy i współpracy i z wójtem i panie wójcie z radą. Także wszystkiego najlepszego będziecie. I proszę. Dziękuję panu byłemu wójtowi za ciepłe słowa, które były wyrażone pod adresem rady i całego społeczeństwa. Wobec powyższego przechodzimy ponownie do porządku obrad. Punkt 7. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzania wyboru przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady. Proszę. Przyjęcie porządku obrad. Przystępujemy do przyjęcia porządku. Będziemy głosować za przyjęcie porządku obrad. Nowa ślubowana rada już ma uprawnienia, żeby tak. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Czy mam go odczytać na nowo? Czy wcześniej był czytany? Będę pierwszy zapamiętany. Kto jest? Tak, proszę. Kto jest za? Jednogłośnie. Kto przeciw? Nie wiem. Kto się wstrzymał? Nie wiem. Następny punkt. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady. Proszę o zgłaszanie członków do komisji skrutacyjnej. Informuję natomiast, że członkowie komisji nie mają praw do kandydowania na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. Proszę o podawanie kandydatów. Teraz. Teraz pan zgoda. Proszę, jeden, jednego mamy.
Proszę. Przewodniczącego komisji. No cóż, proszę komisję skrutacyjną do przystąpienia do wyboru. A może zakończymy 15-minutowe naszego Nie słyszeliśmy jeszcze raz. Proszę zgłaszać kandydata na przewodniczącego Rady Gminy. Pan Marek Brzeziński. Proszę, może kogoś jeszcze? Czy wyraża zgodę pan Marek Brzeziński? Tak. Dziękuję. Skoro wiec. No ja, to jest Proszę komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy przeprowadzonego na sesji w dniu 19 listopada 2018. Rozdział pierwszy, przepisy ogólne. Przewodniczącego Rady Gminy radni wybierają ze swego grona spośród nieograniczonej liczby kandydatów głosowany tajnym. Głosowanie przeprowadza wybrane spośród radnych komisja skrutacyjna. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu i grupie radnych. Głosowanie odbywa się przy pomocy karty głosowania. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym komisja skrutacyjna przy ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na stanowisko przewodniczącego Rady. Karty opatrzone są pieczęcią Rady Gminy Dziadkowice. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez powołanie przez członka komisji skrutacyjnej według listy obecności nazwiska radnego, który podchodzi do urny i w obecności komisji skrutacyjnej wrzuca do niej kartę do głosowania. Podczas głosowania na sali zajmuje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne dokonanie wyboru kandydata na karcie do głosowania. Po przeprowadzeniu głosowania komisja ustala wynik głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji poprzez odczytanie protokołu na sesji. Wybory przewodniczącego Rady Gminy następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. To jest 8 radnych. Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia jednego kandydata. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Karta do głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Dziadkowice. Poniżej nazwiska umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna nad wyrazem tak, druga nad wyrazem nie. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce nad wyrazem tak. Odpowiadając się w ten sposób za wybory lub w kratce nad wyrazem nie. Odpowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie głosowania punkt pierwszy postawi znak X jednocześnie w kratce nad wyrazem tak, jak i w kratce nad wyrazem nie. Drugi nie postawił znaku X w kratce ani nad wyrazem tak, ani nad wyrazem nie. Trzeci wypełnił kartę w sposób niezgodny z ustawą. Jeden głos uważa się za niewolny. Karty wyjęte zgodnie z niesporządzonym przez komisję skrutacyjną są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
kandydata na przewodniczącego rady uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał ilość głosów znaków X w kratce nad wyrazem P przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji zastrzeżenia. W protokole komisja skrutacyjna określa co najmniej pierwszy liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imię i nazwisko zgłoszonego kandydata, liczbę głosów minimalną konieczną do ważnego wyboru, liczbę radnych, którym wydano kartę do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny. Gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, których wydano kartę do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczyną tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych, liczbę głosów nieważnych, liczbę głosów ważnych, liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata, liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności z uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszania procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do rachunku. Przewodniczącego Rady Gminy, gdzie to jest niniejszy regulamin stosunków odpowiednich. Będziemy podchodzić do głupi, ja będę czytał z listy, bo są zaparowane. Tymiński Grzegorz, teraz Jukarz. Kosiński Jerzy Paweł, Tarasiu Karol. Maciej Małkowski Piotr. Wisłowski Adam Żukowski Piotr. Thank you.
Szymański, Andrzej Malewski, Andrzej. Komisja stwierdziła, że w głosowaniu tajnym brało udział 15 radnych, oddano głosów 15, kandydat Marek Krzyżyński otrzymał głosów za 15, przeciw za. Czytam uchwałę Rady Gminy z dnia 19 10 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy.
na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, dziennik ustaw z dnia 2008 razy, pozycja 994, 1640 i 1432. Uchwała są następuje. Stwierdza się wybór pana Marka Brzezińskiego na przewodniczącego Rady Gminy. Protokół komisji Solidarności jest rolny złotych do uchwały. Paragraf, czy uchwała wchodzi w życie, nie podjęcia. Dziękuję bardzo. Gratuluję panu wyboru przewodniczącemu i zapraszam do dalszych. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za oddane głosy. Przechodzimy do punktu 9 dzisiejszych obrad, wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Proszę o zgłaszanie kandydata. Proszę. Dariusz Niedźwiec. Panie Dariuszu, wyraż pan zgodę? Muszę odmówić, bo ponieważ stanowisko KGP jest takie, że nie może być wybrać. W takim razie proszę innych kandydatów. Jurzyński. Nie, dziękuję. Wysłowski Adam. Nie może. Tarasiu Karol. No właśnie. Karol. Słowacki Adam Żukowski.
Kowalski, Andrzej Malewski, Malewskie prawo. To się na stacji w Kowacie przychodzi. Przyszły wód, ale ja się nie pomyślałem. Stara, ja to jest rozszerzany. Tak się zamyśliły. Proszę przewodniczącego Komisji Subwencyjnej o odczytanie protokołu głosowania. Komisja stwierdziła, że głosowanie pani udało się 15 rady, oddano głos 15. Kandydat Piotr Połowowski otrzymał głos za 15, przeciw 0. Stwierdza się, że w wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczący Rady Gminy Katowiców wybrany za sługę Łukowski. Odczytam teraz uchwałę Rady Gminy numer 1218 w wyboru przewodniczącego Gminy Wiatkowice na podstawie artykułu 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Stwierdza się wybór pana Piotra Małkowskiego na wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiatkowice. Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję wiceprzewodniczącemu i życzę dobrej współpracy między nami. I także w tej chwili wójt poprosił mnie o zabranie głosu, także udzielam głosu pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Chciałbym serdecznie podziękować ustępującemu wójtowi, panu Marianowi Skomorowskiemu, ustępującej Radzie za trud, wkład wniesiony w rozwój naszej gminy. Panu Markowi Brzezińskiemu chciałbym pogratulować funkcji przewodniczącego, panu Piotrowi Małgorzowskiemu, wiceprzewodniczącego Rady, wszystkim radnym funkcji radnego. Ze swojej strony chciałbym wszystkich państwa zapewnić, że powierzony mi urząd będę sprawował godnie, obowiązki wykonywał sumiennie, z poszanowaniem prawa dla dobra naszych mieszkańców. Chciałbym też powiedzieć, że będę dążył, by pracownicy Urzędu Gminy mieli dobre warunki pracy, by atmosfera była dobra, by z tej pracy mieszkańcy gminy byli zadowoleni i to jest, uważam, bardzo ważne. To mówiłem w kampanii przedwyborczej, że wójt i urzędnicy są dla mieszkańców, dla obywateli, a nie odwrotnie i tego będę przestrzegał. Życzę wszystkim wybranym nowo radnym sobie, by nasza współpraca powodowała, że nasza gmina będzie się rozwijać przynajmniej na takim poziomie, na jakim sobie życzą mieszkańcy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Także proszę państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady pierwszej sesji Rady Gminy. Ale jeżeli mogę jeszcze posłuchać. Tak, proszę. W tym tygodniu, w czwartek, mamy uroczystość stulecia naszej szkoły. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy. Radni zostali zaproszeni, także ponawiam zaproszenie. Uroczystości rozpoczną się w kościele mszą o 10:00. Z tego co wiem, to ksiądz biskup potwierdził już, bo nie wiadomo było do tej pory, czy będzie odprawiał mszę. Potem 11:15 odbędzie się uroczysta akademia w szkole na sali gimnastycznej i oficjalni goście będą zaproszeni na poczęstunek, od razu powiem, na pierwsze piętro będzie poczęstunek. Wszystkich mieszkańców gminy serdecznie zapraszam na dwie pierwsze części, czyli na na mszę świętą i na akademię. W czasie Akademii będzie przedstawiona historia naszej szkoły, która sięga aż od 1918 roku, jak Polska odzyskała niepodległość, została utworzona szkoła i pierwsza siedziba szkoły była na Pływaniu Dziadkowica, gdzie jeszcze parafii nie było, bo parafia została jakby reaktywowana w 19 roku. Serdecznie zapraszam na to. Jeszcze słowo o, zaczęliśmy projekt ja w internecie i zapraszam wszystkich mieszkańców gminy na skorzystanie z tego. Plakaty zostały rozwieszone. W tej chwili zacznie się kurs płatności w sieci. To są 3 spotkania, 4 godzinne z obiadem, z przerwą kawową. I serdecznie zapraszam. Następne 2 tematy będą od stycznia do marca. To jeszcze na następnych sesjach będę szczegółowo o następnych szkoleniach mówił. Także dziękuję i zapraszam serdecznie. Czy jeszcze ktoś ma coś do powiedzenia? Zamykam obrany pierwszej sesji Rady Gminy Rzeczowicy. Dziękuję.